Witam wszystkich w recenzji drugiej już gry. Tym razem znów będzie strzelanka, tylko że tym razem już będzie to FPS. Będzie to, jak widać, Call of Duty Modern Warfare 4. I na wstępie chcę podziękować wszelkim ludziom, tym obcym i z Whisper Studio za suby na moim koncie, bo w ciągu 2 tygodni dostałem 15 subów. A co w przeliczeniu na moje normalne osiągi, powinien czekać na nie jakieś pół roku. Okej. Dziękuję wam jeszcze raz i od razu przejdźmy do sedna sprawy. Modern Warfare Multiplayer. Przez wielu oceniany jako najlepsza strzelanka sieciowa. Moim zdaniem też. Grałem w Modern Warfare 2 chujowo. Praktycznie gra się tylko na killstreakach. Nie wiem, czym ja się tam tym podniecałem. Bo prawdziwy, dla mnie, prawdziwy strzelec właśnie wywodzi się z Modern Warfare 1. Ale dobra, to już jest moje zdanie. Black Ops nie grałem, ale widzę, że opiera się na tej samej zasadzie co Modern Warfare 2. A podobno single player jest tak zjebany, że lepiej nie mówić. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie wstępne, że tak to nazwę. Menu główne mamy tak samo jak w single player, mamy jakiegoś tam żołnierza, bodajże amerykańskich sił zbrojnych, z tyłu mamy innych, tam helikopter, dobra, to tyle w tle. Menu, dołącz do gry. Jak widzimy, mam, widać albo nie widać, ale mam zajebiście szybki internet, odkąd podłączyłem się do Orange'a bezprzewodowego. Mój ping nie schodzi poniżej 800 milisekund. Czyli mam zajebiste lagi. Więc od tyle co ubiłem, odkąd mam ten pieprzony internet, udało mi się, kurwa, co ja gadam, udało mi się wbić 24 level, dalej jadę z botami, mam już 53, czyli już jestem na mecie. Dalej, urucham nowy serwer. I tutaj muszę się pieprzyć z tymi botami, niestety. No. Mapy mamy dość sporo, nie możemy narzekać na brak map. I tutaj mamy wszelkie opcje. Drużynowy deathmatch, sztab, dowolny, czyli każdy na każdego. Dominacja, znajdź i zniszcz. W tym trybie na przykład nie możemy się odrodzić. Czyli mamy taki lekki survival. Sabotaż, tutaj musimy jak najwięcej miejsc oflagować na swoją korzyść i zdobywać dzięki temu punkty dla swojej drużyny. Nazwę serwera, na przykład Polski Serf, ja to tam albo gram z botami, albo gram na lanie z kuzynem, nie? Dedykowany, tak lub nie, ja daję nie, żeby móc grać z botami, ok. Maksymalna liczba graczy, minimalny ping, maksymalny ping, hasło ewentualnie, prawda? Czat głosowy, nie wiem kto z tego korzysta, i powiem o jednym perku, który właśnie kojarzy się z tym i nie wiem po co on w ogóle jest. Okej. Równoważenie drużyn, przydatna opcja, ponieważ główne misje na Bliskim Wschodzie są głównie takie piaszczyste, a żołnierze amerykańscy mają żółte stroje, co może bardzo pomóc. I ludzie lubią w dużej przewadze właśnie przechodzić do armii amerykańskiej. Dobra, daj. Zezwól na głosowanie. No to jeśli komuś chyba chcemy dać bana na serwa, albo chcemy kogoś wypieprzyć, głosujemy i nara, nie? Punkbuster, czyli anti-cheat. Coś jak WAK na Steama. Czasem lubi szaleć, tak jak Steam. Też pozdrawiam ludzi ze Steama za oryginalną wyobraźnię. Dobra, ustawienia tryby gry. No i tutaj ustawiamy na każdy tryb, możemy inaczej ustawiać. Tryb starej szkoły, czyli nie mamy nic, oprócz tam chyba pistoletu. I musimy szukać perków, musimy szukać broni. Tryb hardcore. Na mapie nie ma nic napisane. Chodzimy z pistoletem, znaczy ze swoim tam zestawem. Nie wiemy ile mamy amunicji. Totalny luz, prawda? I jeden, dwa strzały jest po nas. Oglądanie, tylko drużyna, tam możemy wyłączyć.
i swobody możemy lecieć kamerą nawet tam na księżyc, nie? Kamera pośmiertna, czyli kto nas zapieprzył. I przyjacielski ogień. No to już nie wiadomo. Okej. Okay. Profil, no to oczywiście Pajo Jajo, proszę bardzo, elegancko. Stwórz klasę i moje tutaj eleganckie. Marines, którego nie korzystam, Sniper, z którego korzystam na dwóch czy trzech mapach. Al-Qaida, tutaj biłem mojego Kałacha, żeby zdobyć wszystkie doświadczenia na Kałacha, czyli tam 100 zabić i 100, i 100 headów, nie? Popierdolec, mój teraz ulubiony, w który skład chodzi G3 z celownikiem laserowym i stary dwojedny MP44 Made in Germany. I na helikopter, czyli jak jakiś nobek zamówi sobie helikopter, to ja elegancko go biorę z M249. Kurde. Miałem RPG. Dobra, trudno, później się to naprawi. No i prawdziwa jazda się zaczyna, prawda, w stopniach i wyzwaniach. Tutaj mamy najprzeróżniejsze wyzwania. Na przykład strzelec M16. Musimy zabić 150 wrogów, ekspert. Musimy na przykład trafić w poziomie pierwszym 25 razy kogoś w głowę. Trudno. Ja jakoś nie mam chyba szczęścia do walenia headów. Jedynie udało mi się Kałachem zrobić eksperta trójkę, bo gram nim już ładne 3 miechy i... No. I tyle by było z broni. Obóz szkoleniowy. No, tutaj mam praktycznie wszystko oprócz podmuchu, ponieważ nie zdążyłem tego robić, gdyż gram z botami. Oni nie podkładają jakieś tam bomby, nie wiem o co chodzi, chyba o C4. Bodajże C4, nie wiem. Operacje. Tutaj mamy głównie misje dotyczące różnych trybów rozgrywki. Zabójca. Tutaj mamy najprzeróżniejsze wyzwania na temat poszczególnych broni, nie? Na przykład ekspert pistoletu maszynowego, lekki karabin maszynowy, no do wyboru do koloru, dobra? Upokorzenie, czyli mamy się upokorzyć, prawda? Albo kogoś innego totalnie też upokorzyć. No i elita, dopiero tutaj wskoczyłem. Mamy krawędź, jakieś tam ostrze, zabij 5 razy, zabij ostatniego wroga meczu. No, klawisze opcje modyfikacji tam nie będę właśnie, nie? Tutaj mam swoje takie to potajemne opcje. No to grafika, mam wszystko praktycznie na minimalnym. No i mody. PSBOT, czyli gramy z botami, prawda? ProMod Live, póki jeszcze z normalnym grałem, to jeszcze w niego grałem. Mod Warfare, czyli wszystkie opcje odblokowane. I Dar Ave, nie wiem. Okej. Przejdźmy może do rodzajów broni i co mamy, prawda? Przeróbmy sobie może Marines, bo i tak z niego nie korzystam. Główna broń. Mamy do wyboru 5 rodzajów broni. Karabiny szturmowe, pistolety maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, strzelby i karabiny snajperskie. W karabinach szturmowych mamy klasyk z Wietnamu M16A4, klasyk pana Kałasznikowa, M4, czyli odchudzony brat M16, G3, jednostrzałowy, taki nie wiem, do MP5 podobne. G36 nie lubię. W Modern Warfare 2 jakoś lepiej mi się w nim grało. Nie wiem, tutaj jakoś nie mogę się do niego przystosować. M14. Nie wiem, czemu on nie jest w karabinach snajperskich, ale dobra. No i nie wiem, co ten gruchot tu robi. Ludzie. Pistolety maszynowe. Tradycyjna MP5. Jeden z moich faworytów. Grałem w nim kiedyś razem z Kałachem, Skorpion, no i tutaj raczej nic takiego nie używam. No polecam może jeszcze P90, ale to już tak na marginesie. Lekkie karabiny maszynowe, RPD, tylko nie wiem, jest jakiś taki ładny, jakiś taki mocny. Tutaj jakiś wygląda, ten to wygląda jak z II wojny światowej ściągnięty z, nie wiem, z Messerschmitta ściągnięty, nie? Strzelby, no to mamy W1200, to jest samopowtarzalna strzelba,
Powtarzalna strzelba i M1014 samopowtarzalna. Karabiny snajperskie. Nie polecam M4 OA303. M21 nie polecam. Dragunov może bym polecił. R700, o, to jest faworyt totalny. Nim jeden strzał, jeden trup. I tak jak jeden z użytkowników na YouTubie, Piecyk, powiedział, to jest przeciwpiechotne działo pancerne, czy jakoś tak on to powiedział. Nie wiem, rozwaliło mnie to na łopatki i też się zgadzam, nie wiem co ta broń tutaj robi. Koniec pierwszej części, zaraz zapraszam na drugą część opowieści mej o zacnej grze o nazwie Call of Duty Modern Warfare.